przeczytałem pewne ogłoszenie i pojawiłem się w Katowicach na takim, jak to nazwać, dziś nazwalibyśmy to castingu. Wówczas to był po prostu przegląd przeróżnych talentów i osobowości. Tam spotkałem się z Heniem i obaj zwróciliśmy na siebie uwagę niemal natychmiast. Ja zaśpiewałem pewną piosenkę, Heniek też zaśpiewał pewną piosenkę, no i jeszcze cała masa innych ludzi. Doszliśmy do wniosku po całym castingu, że kapitalnie wyczuwamy te same mniej więcej fluidy muzyczne i może by się tak spotkać na prywatnym gruncie. Tak powstał duet, który jeszcze nie miał wówczas nazwy. To był 13 października 81 roku. Później cała masa przeróżnych festiwali, przeglądów, aż wreszcie Mr. Lennon. Wielkim szczęściem dla zespołu Universe i wielu innych zespołów jest to, że mają tą charakterystyczną piosenkę, tą wizytówkę. Więc Mr. Lennon na pewno taką piosenką jest. Ja wiem, że co po niektórzy będą się ze mną kłócić, że może wołanie przez ciszę, a może inni powiedzą, tacy byliśmy. Ja twierdzę, że to jednak jest Mr. Lennon. Występy na żywo są esencją. Dla mnie przynajmniej. Ja wiem, że są muzycy czy kompozytorzy, którzy w zaciszu studia spełniają się tak samo dobrze, czy tak samo po prostu. Ale może to i trochę pychy, może to i nie wiem, czego tam jeszcze. Wasze oklaski, jakieś opinie, reakcje wszelakie, przeróżne od biegunowo różne. To wszystko w jakiś sposób napędza, nakręca. Koncerty pierwsze Universu, takie duetowe, to były rzeczy bardzo delikatne. Ja pamiętam ten Univers przy pianinie i przy gitarze akustycznej, który śpiewał wyłącznie ballady, mimo że gdzieś tam we łbie była cała masa utworów z dużą ilością instrumentów, nawet czasem bym powiedział olbrzymią w zamyśle, ale się nie dało, był duet. Po Mr. Lennonie stworzył się zespół, ponieważ zapotrzebowanie na koncerty zespołu było ogromne. W Piekarach Śląskich odbyły się pierwsze próby Uniwersu. 80. lata to koncerty, na których głównie przebywały po drugiej stronie dziewczyny lat naście lub dwadzieścia kilka. I to była nasza publiczność głównie. Rzadko kiedy zdarzali się faceci, jak już to w charakterze sponsorów. Znaczy ja wiem, że byli też fani Uniwersu rodzaju męskiego, ale 90% stanowiły dziewczyny. Dzisiaj sytuacja jest inna. No, po pierwsze jakby zmieniły się troszeczkę teksty, no, zespół sam w sobie się zmienił. Również po tych 10 wydanych płytach też wielu ludzi usłyszało takie treści, które są równie dobre dla faceta, dla kobiety. Staram się po prostu pisać to, co mi się tam wydarza, czy dzieje gdzieś tam w środeczku. Na koncertach zdarzają się te sytuacje przedziwne. Nie licząc wieku ani jednej kobiecie, to widzę dość wyraźnie czasem, że na koncercie zdarza się mamusia z córą i tatusiem. I to jest naprawdę fajne. Ostatnia płyta Uniwersu to płyta Mr. Lennon. Przedziwna płyta, bo nazywa się tak, jakby to miała być kolejna składanka zespołu, a taką składanką nie jest. To była płyta wydana w 2001 roku. I od tego momentu bardziej skupiłem się na takim oddechu. Jaka jest płyta za nim? Sami ją ocenicie, bo to generalnie wasza opinia jest tutaj również bardzo istotna. W moim mniemaniu to płyta koktajl. To płyta, gdzie jest taka feria barw, takie mieszanie się klimatów, że trudno ją zdefiniować jakimś jednym zdaniem. Płyta, która tak naprawdę jest wszystkim tym, co zdarzyło się zespołowi w dzisiejszym składzie przez ostatnie 3 czy 4 lata, kiedy znów zaczęliśmy w pełnym składzie grać koncerty. Ta płyta to jest taki materiał, taka muzyczka, która może się spokojnie sączyć
I ja mogę w tym czasie z kimś rozmawiać, ja mogę, nie wiem, robić jajecznicę w tym czasie, ona mi w tym nie przeszkadza. A to wcale nie oznacza, że to jest płytka. Są tam piosenki, które są mi bardzo, bardzo bliskie w kontekście tego, co chciałem powiedzieć, co znów zaobserwowałem ostatnimi czasy. Przy czym wiem, że tą płytę można polubić po prostu, bo gdyby jej po prostu posłuchać, jak wielu ludzi robi, nie wiem, słuchawki czy skupienie jakiegokolwiek rodzaju, to tej płyty też w całości można posłuchać i się nad nią zastanowić. Nie blokowało mnie na pewno to, że ktoś tam mówi, że czas najwyższy wydać płytę czy coś takiego. Ja nie widzę takiej konieczności. Płyta nie może być wydawana tylko dlatego, że zespół musiałby o sobie przypomnieć mediom czy coś takiego. Płyta musi być jakąś potrzebą. Tacy byliśmy, to był Maj, San Francisco. To takie trzy bonusowe perełki na tej płycie. Też się zastanawiałem, Boże, ta płyta mnie mnóstwo zastanowień kosztowała. Czy w ogóle te piosenki mają się znaleźć na tej płycie? Ja nie lubię wracać do czegoś, co już kiedyś zrobiłem, nawet jeśli mi się to nie udało, bo nie wszystko się udało. Ale Tacy byliśmy w tej wersji, czy To był Maj w tej wersji, to są rzeczy, które naprawdę fajnie nam wyszły. I one również pokazują, jak dziś brzmi zespół Universe, że jest gitarowym, konkretnie takim osadzonym zespołem. Mam takie marzenie, kochani, żeby spokojnie grać, spokojnie tworzyć i zawsze pokazywać wam koncert na najwyższym możliwym poziomie. Chcemy z chłopcami spowodować wszystko, abyście mogli przyjść kiedyś na koncert Uniwersu 3-godzinny, z dobrymi światłami, ze wszystkim, i jestem blisko takiego czegoś. Zbliża nam się powolutku 25-lecie i już mi tam świta we łbie, co też wymyślę na to 25-lecie. Nie mogę obiecać, że to będzie jeden wielki show, ale mam pomysł, naprawdę fajny, i to właśnie jest moim marzeniem. Skończyliśmy teledysk przed chwilą. Raz czułem się jak Al Capone, raz czułem się jak gwiazda rock'n'rolla lat 60. Fajny klimat. Dużo, dużo radości, dużo takiego odjazdu. Ja lubię takie rzeczy muzycznie, a w warstwie wizualnej to już sami ocenicie. Jeszcze nie wiem, jak ten teledysk wyglądać będzie. Wiem, jaki jest scenariusz, ale gadanie o scenariuszu jest bez sensu. To będzie fajny teledysk, tak coś mi się wydaje. Sam jestem ciekaw.